Film powstał w celach humorystycznych, nie ma na celu nikogo urazić. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Centralna agencja wywiadowcza zatrudnia zabójcę. Jest trzech kandydatów. Dwóch facetów i kobieta. Zanim dostaną swoje pierwsze zadanie, muszą zostać sprawdzeni, czy są gotowi na wszystko. Pierwszy facet dostaje do ręki pistolet i ma wejść do pokoju, w którym jest jego żona i ją zabić, ale odmawia. Nie nadaje się na zabójcę. Drugi facet dostaje takie samo zadanie. Bierze pistolet, wchodzi do pokoju, ale po chwili wychodzi i oddaje pistolet. Nie mogę zabić własnej żony, nigdy tego nie zrobię. Wreszcie przychodzi kolejna kobieta. Ona ma zabić swojego męża. Bierze pistolet, wchodzi do pokoju, słychać strzał, potem drugi, potem jeszcze jeden. Cały magazynek wystrzelany, potem jakieś krzyki i hałas. Wreszcie z pokoju wychodzi kobieta i mówi: dlaczego nikt mi nie powiedział, że w pistolecie są ślepe naboje? Musiałam go dobić krzesłem.